Cześć, tutaj Marcin Zbigniew Wojciech. Jestem ze Śląska i dużo osób na Śląsku narzeka na smog, ale na przykład w takim Sosnowcu ludzie chcieliby mieć smog, pragną go, żeby mieć chociaż odrobinę czegoś ze Śląska. No i też dlatego, żeby nie było widać tej wszechobecnej chujni. Nie oszukujmy się, powietrze na Śląsku jest wątpliwej jakości, jest brudniejsze niż kanapa 60-letniej tirówki przy drodze. I wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że zdrowsze jest ćpanie niż wychodzenie na Śląsku na zewnątrz. Powietrze jest tak mętne jak woda po wyjściu z oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Wiecie, jak na Śląsku robi się smołę? Otwiera się ul. Jak Macierewicz był kiedyś u nas z wizytą, to myślał, że to Ruscy rozpylili taką mgłę. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, będzie tylko gorzej. Co z dziećmi? Kiedyś będzie tak, że będę wołał syna: synu, patrz tam, ale gdzie tato? Tam kiedyś było widać blok obok. Kiedyś na drugie śniadanie dzieciom będziemy pakować do kartonika świeże powietrze. Czy chcielibyście kolejny lockdown, ale tym razem przez smog? Kiedyś na Ziemi mieliśmy epokę kamienia łupanego. Jak tak dalej pójdzie, to o nas będą mówić epoka węgla wdychanego. Siedzę sobie kiedyś w domu, a tu pukanie do okna, a mieszkam na 5. piętrze. Otwieram okno, a tam smog. Pytam, co jest smog? O co chodzi? A Marcin, tak mi się nudzi, bo już tyle miesięcy u was, taki zawieszony. Podałbyś mi hasło do Wi-Fi? Okej, smog, nie ma problemu, tylko jakbyś mógł mi pomóc, bo akurat rozwiązuje krzyżówkę. Ostatnie hasło. Innymi słowy, uciekaj na S, a już najbardziej wkurza mnie to, jak ktoś mówi, że nie stać go na wymianę kopciucha, a ma dom 250 metrów, jeździ wygodnym SUV-em, ma wygodne jacuzzi i wygodnie schodzi do piwnicy dwa razy dziennie po to, żeby dowalić łopatą węgla. Nawet mimo to, że przecież są dopłaty do nowoczesnego ogrzewania. Palą byle czym i nie widzą problemu. A właśnie, że widać problem, a nawet go czuć. Nie jesteś, kurwa, w Watykanie, żeby z twojego komina unosił się inny kolor dymu. Dla tych, których nie dociera ten argument ekologiczny oraz zdrowie, może inny. Jeżeli smog będzie kiedyś tak dużym problemem, że wychodzisz, a tam nic nie widzę, ale totalnie nic, kompletnie nic, to na pewno będzie tak, że jak wyjdziesz rano po bułki do sklepu, to zaczipuje cię Bill Gates. Idziesz po bułki, a tu auć! I nie wiadomo, kto będzie tobą sterował. I nie wiadomo, kto będzie miał joystick. Może czas, aby tę kampanię społeczną wsparło więcej osób. Celebryci, że taki Zenek, on mógłby nagrać piosenkę o smogu. Smog jest wokół nas, zaraz nie będzie nas. Łapki w górę! Przez te śmieci palone, palone, nie widzę, gdzie są twe oczy zielone. Karina, wyciągaj wartko te gumowce z pieca! Czemu? Bo Zenek kazał. Panie Zenku, dlaczego pan w swoich tekstach wspominał również walkę ze smogiem? U mnie tekst nieistotny jest, melodyjnie się zgrało. Może czas, aby w tę akcję zaangażował się również Patryk Wega. Mógłby nakręcić o tym film. Ja mogę zrobić trailer. Kolego, albo zainstalujesz solary, albo wypierdalaj z tej dzielnicy. Okej, daj mi tydzień. Za tydzień. Kurwa, kolego, co to ma być? No nic, solary. Nie takie, nie o takie solary chodziło. Angelika, Ramona, schodźcie. Przemoc, seks, palenie śmieci i mokry węgiel. Piec ból, niebezpieczny smog w kinie i w twoim powietrzu. Oj, w takim dymie to się jeszcze nie ruchałam. Karny kopciuch to tak naprawdę tylko symbol. Ja wymyśliłbym gorszą karę dla tych osób, które kopcą i trują nas wszystkich. Nie tylko nalepkę. Na przykład słuchanie wszystkich gwiazd Sylwestra w TVP. Bez playbacku. Chociaż taką karę mógłby zabronić Amnesty International. Kopciuchy, historia nic was nie nauczyła. Każdy, kto w nieodpowiedni sposób korzystał z pieców, źle skończył. Popieram akcję Karny Kopciuch. Marcin Zbigniew Wojciech. Subskrybuj kanał. Polub na Facebooku.